Ścisłości, to ten Achaz poganinem nie był w tym znaczeniu, że był królem Izraela, więc przynależał no, tak strukturalnie do tego narodu wybranego, że poganami byli wszyscy ci spoza Izraela. Poganami to nie znaczy niewierzącymi, żebyśmy to też jasno widzieli, że w całej tej mentalności biblijnej i długo, długo później poganie to są ludzie wierzący. Nie, to absolutnie nie jest ateizm, tylko wierzący inaczej, nie? Będący poza, strukturalnie poza Izraelem. Że te wszystkie ludy, które miały swoich bogów, swoje wierzenia, swoje tradycje, i to byli dla Izraela to byli poganie, nie? Więc oni byli tym ludem Jahwe, ludem wybranym. I Achaz przynależał oczywiście do tego narodu wybranego. Oczywiście przynależał w sposób taki strukturalny, natomiast jak się patrzy na jego życie, to nie było to życie spójne z wiarą Izraela, bo był człowiekiem, który był człowiekiem grzechu. Nie był z tych królów, którzy prowadzili naród po drogach Pisma Świętego, tylko robili swoją politykę. I dlatego nie po drodze mu było z Izajaszem, który był tym prorokiem posyłanym nieustannie od Pana Boga, który miał tą misję korygowania teraz również Achaza, a Achaz go wręcz unikał, nie? Że jak widać tutaj w tym wydarzeniu dzisiejszym, że on po prostu ma inny plan na życie, nie? Bo samo w sobie to może i jest dobre, to co on mówi. Nie, że teraz nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. No, tylko, że cały problem polega na tym, że ma przed sobą proroka, który mówi mu, co ma robić, nie? A ten wie lepiej, nie? To jest tak jak z tym, jaka jest różnica między rabinem a Panem Bogiem. Że Pan Bóg wie wszystko, a rabin wie wszystko lepiej, nie? I to z nami jest ten sam problem, który Pan Bóg ma. Pan Bóg wie wszystko, ale my wiemy lepiej od Pana Boga. I teraz ma przed sobą ten Achaz proroka, który mówi, proś o znak. Nie, nie, nie jestem. A kim, że ja jestem, nie? Nie nadaje się, żeby być posłanym po domach. Nie nadaje się. Nie? Wiesz więcej, wiesz, lepiej do czego się nadajesz, aniżeli Pan Bóg, nie? To jest ciągle nasz problem, nie? Że Pan Bóg ma swój plan, no ale my wiemy lepiej, co jest teraz dla nas dobre. I to jest właśnie praktyczna niewiara. Nie, że ten mówi, proś o znak, mówi, nie będę prosił Pana Boga. A Pan Bóg, i to jest niesamowite, że Pan Bóg, patrzcie, już wyprzedza kilkaset lat do przodu historię, już ją w tym momencie zaczyna, a dopełni się ona kilkaset lat później. Proś o znak, bo to słowo powtórzy się w życiu Józefa. Pan Bóg już to wiedział, że przyjdzie anioł, jak prorok Izajasz do Achaza, przyjdzie anioł do Józefa i oprze się o to słowo. Że Józef, w którym jest człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy żyje według prawa, żyje według tego słowa, dla niego będzie to pomocą. Gdyby to wydarzenie nie dokonało się kilkaset lat wcześniej, Józef nie miałby się do czego odnieść. Może właśnie miałby się odnieść tylko do tego, co było w jego gdzieś sercu, że teraz jest niewierność małżonki, więc jest grzech, który jest z tym związany i konsekwencją jego jest ukamienowanie. Nie rozumie tego, więc tak naprawdę kieruje się tylko pewną intuicją ludzką, kieruje się może zdrowym rozsądkiem, kieruje się może ludzką miłością do Maryi, ale nie kieruje się Słowem Bożym.
Tak prawnie nie ma mu co zarzucić, jest człowiekiem sprawiedliwym, ale Pan Bóg jest ponad tego typu sprawiedliwość, nie? Że Pan Bóg jest tym Bogiem żywym. I tego brakowało właśnie Achazowi, że Pan Bóg go musiał docisnąć, nie? A Pan Bóg i tak wam ten da znak. On nie chciał, a Pan Bóg mimo tego jego niechcenia, Pan Bóg tą wolę przeprowadził. I to jest właśnie też to, do czego z czym my jesteśmy konfrontowani, czy to pytanie, które Pan Bóg nam często stawia, bo kiedy my mamy te nasze zwiastowania tego typu, jak Józef, że Pan Bóg przychodzi poprzez no, różne rzeczy, które nam objawia. Nie? I teraz na ile my tutaj wchodzimy rzeczywiście w posłuszeństwo. Na ile my mamy lepsze pomysły od Pana Boga, nie? Na ile jesteśmy bardziej teraz boscy niż Pan Bóg. To mi się zawsze przypomina ta przypowieść Chrystusa o Łazarzu i tym bogaczu, nie? Jak ten bogacz trafił do piekła, nie? I siedzi tam utytłany w tym całym ogniu piekielnym i rozmawia z samym Abrahamem. I Abraham mówi, że nie ma co posyłać kogoś umarłego do jego braci, bo i tak nie posłuchają. A to mówi, nie, nie, nie. To jest niesamowite, nie? W piekle siedzi, zapierniczył wszystko, co tylko mógł, nie? Siedzi w piekle, rozmawia z samym Abrahamem i wie lepiej, nie? Wie lepiej, to nie tak. Gdyby było tak, jak ja myślę. Nie? To jest, wiecie, ale to jest cała nasza sytuacja, że my też siedzimy często ślepi jak but, nie? Uwaleni w tą naszą sytuację, którąśmy sami sprowokowali. I ten, ale... Ten, mamy łeb pełen dobrych idei, zwłaszcza dla innych, nie? Co by to było dla innych dobry? Nie? Dla siebie spaprał, co tylko mógł spaprać, całe swoje życie, ale dla swoich braci miał świetny pomysł. Nie? I dla Abrahama też miał świetny pomysł. I dla Pana Boga mamy świetne pomysły, co by Pan Bóg nie zrobił, żeby było lepiej w tym świecie, zwłaszcza w moim. Więc to jest... jak gdyby to przesłanie podstawowe, że Pan Bóg robi pewnie i całe szczęście, robi wiele rzeczy przeciwko nam. Nie, że mimo, że my stawiamy opór, nie będę, ja jestem taki pobożny, tego nie będę robił, nie będę Pana Boga wystawał na próbę, a Pan mówi i tak ta próba będzie, i tak to słowo padnie. I całe szczęście. Na tym skorzystał święty Józef, na tym skorzystamy i my. Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy jest tym człowiekiem, który się opiera o prawo. I to jest też taka piękna rzecz, nie wiem, jakoś mnie to dzisiaj uderzyło, też po lekturze świętego Jana Chryzostoma, który jak gdyby tak zwraca na to uwagę, że anioł pański mówi Józefie, synu Dawida. Równie dobrze mógłby powiedzieć Józefie, niewiele byśmy stracili, nie? Wiadomo, o kogo chodzi, jak się facet nazywa, wszyscy wiedzą. Po co ten syn Dawida? I to jakoś była taka ścieżka, którą nie wiem, Pan Bóg mnie, mam nadzieję, otwiera i prowadził. Bo Dawid, kim jest Dawid? Dawid jest w podobnej sytuacji jak Józef. Pamiętacie tą historię z Mikal, która też jest jego żoną. A z drugiej strony została mu w jakiś sposób wzięta i potem Dawid walczy o tą żonę, ale nawet jak ją dla siebie wziął, jest powiedziane to słowo, że nie współżył z nią, nie mieli już dzieci, była niepłodna do końca swoich dni, nie współżyli ze sobą. I to jest też coś, co jest w tym momencie tym słowem anioła do Józefa. Jesteś synem Dawida. Ta ścieżka już została gdzieś tam kiedyś dotknięta. Tą ścieżką przeszedł Dawid. Nie? Że jest żoną, a jednocześnie była tą, która była niepłodna. W tym znaczeniu jeszcze Starego Testamentu, że Dawid z nią nie współżył, nie było dziecka. I teraz ty jesteś tym, który jest też jak gdyby obok tej historii.
Dawid też się postawił obok tej historii. Że Pan Bóg też zrobił pewną rzecz, która jest no, często gorsząca, bo można by się bardziej było spodziewać, że to z Mikal będzie to potomstwo, na którym Pan Bóg się oprze. Pamiętam, jak kiedyś mnie uderzyło to, jak doszło do mnie to, że to jest chyba jedyne stwierdzenie w całym Piśmie Świętym o tej Mikal, że Mikal kochała Dawida. Że nigdzie nie jest powiedziane o żadnej innej, że kochała. Nie? W sposób taki wprost, że kobieta teraz jako pierwsza wychodzi z tą inicjatywą i ona kocha. Że jest to wprost tak nazwane. I ona go kocha, ona jak wiemy też ryzykuje wiele dla niego, żeby on mógł uciec, że potem zostaje oddana w małżeństwo z tym Paltielem i na koniec Dawid ją bierze do siebie. Ale bez współżycia. I to jest to co też w co wchodzi tutaj Józef. Że bierze Maryję do siebie, ale bez współżycia. Że to, co się dzieje, dzieje się bez jego udziału. Jego udział jest jako ten, który jak Dawid troszczy się o tą Mikal, ale w tej rzeczywistości poczęcia i dalszego potomstwa ta ścieżka jest zamknięta. A wiemy, że, i to jest też właśnie bulwersujące, że Pan Bóg posłużył się zupełnie inną ścieżką, bo tym potomkiem Dawida, a tych potomków Dawid miał, nie łudźmy się, całe mnóstwo, bo jeszcze miał tych żon bądź ile, pierwszorzędnych i drugorzędnych i nierzędnych. I z tych dzieciaków też miał całą furę, a Pan Bóg właśnie posłużył się Batrzebą, żeby ten potomek, ta linia poszła w tym kierunku, nie to, co wczoraj słyszeliśmy w tym czytaniu o rodowodzie. Nie, że żoną Dawida była Batrzeba i z niej jest Salomon. Chociaż innym bardziej się należało i Salomon tak naprawdę musiał walczyć o to dziedzictwo, o ten spadek po swoim synu. Ale Salomon jest jak gdyby kontynuacją tego grzechu Dawida. Nie, że sam ten syn, który się począł z grzechu, umarł, jak wiemy. Następnym, który się poczyna, jak gdyby pociecha po tym synu, który umarł, jest Salomon. I po tej linii Pan Bóg prowadzi historię dalej. Po linii grzechu. Nie, że to jest też taka niesamowita rzecz. I teraz no to pytanie, które zawsze jest, co to znaczy dla nas. Nie, bo to jest to, że mam Józef jest tą, który przyjął Maryję, wziął Maryję do siebie. I to jest to samo słowo, to samo stwierdzenie, które padnie na końcu życia Chrystusa. Prawie ostatnie jego słowo, które wypowiedział do Jana, żeby oto matka twoja i uczeń wziął ją do siebie. Że Jan jest jak gdyby tym duchowym spadkobiercą, dziedzicem Józefa. Wziął Maryję. Kiedyś wziął Józef tą Maryję do siebie. Po śmierci Józefa tą Maryję bierze do siebie Jan. I to jest ten spadek, który też jakoś w myśl tej dzisiejszej Ewangelii, który przychodzi też wobec nas. Że my jesteśmy też wzięci jak gdyby zapraszani do tego, żeby wziąć Maryję do siebie. Nie, to Maryję, która jest niewygodna. Nie, że Maryja, czyli Kościół, Maryja jest Kościołem. I teraz nie, tylko poprzez ten pryzmat popatrzeć, że my jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, czy Słowo nas do tego zachęca, żebyśmy wzięli Kościół do siebie, jako naszą matkę. Nie, która nam nie leży, jak nie leżała pewnie w takim ludzkim pojęciu Maryja Józefowi, nie? Bo teraz mieć kobietę, którą kocham, która jest piękna i wszystko i teraz
To jest też odpowiedź na ten wczorajszy scenariusz, nie? Że teraz nie wejść w życie małżeńskie z nią na tej płaszczyźnie. Jest to możliwe, nie? Jest to możliwe tylko w tym kluczu Bożym. Dlatego świat, nie łudźmy się, że nie zrozumie czystości chrześcijańskiej. Nie zrozumie, bo dlaczego ma zrozumieć, nie? Bez tej Ewangelii, jak to zrozumieć, nie? Mam moje potrzeby, mam wszystko, więc to jest obligatoryjne, nie? Zwariuję, jak nie wejdę w tego typu grzechy. Muszę to mieć. Nie. Ewangelia daje zupełnie właśnie inną tą opcję, że jest w miłości, tej Bożej miłości, jest to możliwe. Jest możliwa zmiana natury. Jak Maryja poczyna wbrew naturze, tak i wejście w tego typu rozwiązanie Boże, w tą czystość, aż tak wielką, nie? Czy to w małżeństwie, tutaj to jest ta czystość małżeńska, która jest w domu Józefa i Maryi, i to jest ta czystość chrześcijańska, do której też my jesteśmy zapraszani, nie? I teraz wziąć Maryję do siebie, nie? To jest też to, co Pan Bóg nam daje, nie? Wziąć tego typu rozwiązania, które Pan Bóg nam proponuje, nie? Powiedzieć to nasze amen. Józef, i to jest niesamowite, nie? Józef nie jest człowiekiem tego świata, że teraz przedyskutować, demokratycznie podjąć decyzję, a nie pytałaś się mnie, a wszystko nie, a Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Tylko jest to milczenie, które jest milczeniem pełnym zgody, skoro Pan Bóg to tak wymyślił, wchodzę w to, nie? I to jest wiara, która potem no, procentuje w życiu Józefa, Maryi, Jezusa, Kościoła. I więc to jest to przyjęcie też Maryi, tej czystości dziewictwa i macierzyństwa jednocześnie, które Kościół proponuje. I też to, co gdzieś tam zacząłem mówić, że przyjąć też Kościoła w całej jego grzeszności. Nie? Że to jest też przyjąć, zaakceptować Maryję. Maryja to jest symbol Kościoła. I że o wiele łatwiej jest przyjąć Maryję teraz taką niepokalaną, nie? Czyli to może wyobrażenie, oczekiwanie, które my byśmy mieli, nie? Że teraz Kościół jest też, przyjąć taki Kościół właśnie idealny, byłoby nam łatwiej, ale takiego Kościoła już nie ma, nie? Że Maryja jest jedyna, wyjątkowa. Małżonka, którego dostaje, nie będzie na wzór Maryi, nie będzie. Niestety to jest to miejsce jest jedyne, wyjątkowe i już zajęte. To już nie posadzę mojego męża, żony na to miejsce. Nie ma takiej opcji, nie? Że będzie już w tej ułomności całej, którą jesteśmy wszyscy obarczeni. Nie? I to jest też to właśnie to przyjęcie Kościoła jako do tego Kościoła właśnie dotkniętego różnymi mankamentami.